Polecam zastosować takie ustawienia, jakie ja mam. Minimalny prąd załączenia 11,6 V. Minimalny prąd wyłączenia 10,9 V. I takie ustawienia włączenia wyjścia laut. I ustawić sobie tryb B1. Głównie chodzi o to, że ten tryb B1, B2, B3 to miały być rozwinięty program do obsługi różnego rodzaju akumulatorów, ale to nie wypaliło, więc po prostu czy zastosujecie B1, B2, B3 to nie ma znaczenia, bo i tak będzie odpowiednie napięcie podawane na wasz akumulator.